Nie karcz mnie w swym gniewie i nie karcz mnie w swojej zapalczywości. Twoje strzały utkwiły bowiem we mnie i ciąży na mnie Twoja ręka. Nie ma nic zdrowego w moim ciele, wskutek Twego gniewu. Nie ma odpoczynku dla moich kości z powodu mojego grzechu, bo moje nieprawości sięgają ponad moją głowę. Obciążają mnie jak ciężkie brzemię. Cuchną i ropieją moje rany z powodu mej głupoty. Jestem zgnębiony i bardzo pochylony, przez cały dzień chodzę smutny. Moje wnętrze bowiem pali straszna dolegliwość i nie ma nic zdrowego na moim ciele. Jestem osłabiony i bardzo załamany, zawodzę z powodu trwogi mego serca. Panie, przed Tobą są wszystkie moje pragnienia i moje wzdychanie nie jest przed Tobą ukryte. Moje serce trzepocze, opuściła mnie siła, a światło moich oczu znikło. Moi bliscy i przyjaciele stronią od moich rad, a moi krewni stoją z daleka. Ci, którzy czyhają na moją duszę, zastawiają sidła, a ci, którzy pragną mego nieszczęścia, mówią przewrotnie, przez cały dzień knują podstępy. Lecz ja niczym głuchy nie słyszałem i byłem jak niemy, który nie otwiera swoich ust. I stałem się jak człowiek, który nic nie słyszy i nie ma w ustach upomnień. Ciebie bowiem, Panie, oczekuję. Ty odpowiesz, Panie, mój Boże, bo powiedziałem, niech się nie cieszą z mojego powodu, gdy moja noga pośliźnie się, niech nie wynoszą się nade mnie. Jestem bowiem bliski upadku i moja boleść zawsze jest przede mną. Wyznaję więc moją nieprawość i boleję nad swoim grzechem. Lecz moi wrogowie są zdrowi i silni i namnożyło się tych, którzy bez powodu mnie nienawidzą. Odpłacają mi złem za dobro i sprzeciwiają mi się, bo podążam za dobrem. Nie opuszczaj mnie, Panie, mój Boże, nie oddalaj się ode mnie. Pośpiesz mi z pomocą, Panie, moje zbawienie. Nie opuszczaj mnie, Panie, mój Boże, nie oddalaj się ode mnie. Pośpiesz mi z pomocą, Panie, moje zbawienie.